Jest godzina 17.30, wtorek, 27 dzień lutego. Bartek Gębusza, witam i zapraszam na dzisiejsze pytanie Telefaktów. Osoby niepełnosprawne z szansą na pracę. Sytuacja w Polsce poprawia się, stopa bezrobocia spada, ale okazuje się, że osoby niepełnosprawne jednak rejestrują się w powiatowych urzędach pracy. W szpitalu Remont oddział pulmonologii dostępny tylko w nagłych przypadkach. Wiąże się to z przebudową klatki schodowej celem izolacji wejścia oddziału, tak żeby oddział nie był przechodni. Fotograficzny spacer po Modeksie. Jest szansa na pracę dla osób niepełnosprawnych, to dzięki wsparciu, jakie oferuje PFRON pracodawcom, którzy zatrudniają osoby z dysfunkcjami. W ubiegłym roku w powiecie ostrowieckim jedynie 10 osób niepełnosprawnych podjęło zatrudnienie. Chętnych było i nadal jest o wiele więcej. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim aż 660 osób to zarejestrowani niepełnosprawni bezrobotni. Sytuacja w Polsce poprawia się, stopa bezrobocia spada, ale okazuje się, że osoby niepełnosprawne jednak rejestrują się w powiatowych urzędach pracy, bo nie ma dla nich zatrudnienia. Zgłaszają się do oddziału świętokrzyskiego PFRON, proszą o wsparcie. Stąd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niepełnosprawnych bezrobotnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizował spotkanie dla pracodawców, którzy mają obawy przed zatrudnieniem w swoich firmach osób z dysfunkcjami. Te obawy, jak sami mówią, dotyczą różnych kwestii. Pracownik niepełnosprawny musi mieć jakieś zapewnione warunki do tego, do pracy. Musi być tak, że dostaje dłuższy okres wolnego. Urlop jest dłuższy, no więc to są koszty. Musi pracować, czy tam ma przywilej, żeby pracować godzinę krócej. Tak? To są wszystko problemy, które trzeba znaleźć rozwiązanie, żeby tego pracownika zagospodarować, bo to są kłopoty. Podczas spotkania pracodawcy mogli dowiedzieć się, jakie przywileje w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej im przysługują. Pracodawcy otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń, jak zatrudniają osobę niepełnosprawną, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Przy stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim jest to 450 zł, w stopniu umiarkowanym to jest 1125 zł i 1800 zł, jeżeli jest to stopień niepełnosprawności w stopniu znacznym. Ale oprócz tego również pracodawcy mogą liczyć na doposażenie, wyposażenie stanowiska pracy, jak podpiszą umowę, na 36 miesięcy ze starostą. Kwota doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ubiegłym roku wynosiła 30 tysięcy złotych. Jednak deklaracja zatrudnienia bezrobotnego na 36 miesięcy stanowiła dla pracodawców niemały problem, stąd tak niewielka liczba zatrudnionych. Jak się jednak okazuje, osoby niepełnosprawne spełniają się w wielu zawodach, a swoją pracę wykonują sumiennie. Te nowo tworzone stanowiska były właśnie w zawodach deficytowych dla naszego powiatu. Taka osoba, jeśli nie ma braku przeciwwskazań lekarskich, to oczywiście może świadczyć każdą pracę tak naprawdę, poza oczywiście pracami ciężkimi, na przykład jako sprzedawca, prawda, na przykład jako kucharz. To jest też wypełnianie takich luk kompetencyjnych właśnie w ramach potrzeb naszego lokalnego rynku pracy. Pracodawcom udzielono również informacji odnośnie zmian w zatrudnieniu cudzoziemców. Tu tendencja z roku na rok jest wzrostowa. Pracę w powiecie ostrowieckim znajdują przede wszystkim obywatele Ukrainy. Zmieniły się przepisy, istnieje też opłata 30 zł. Chcemy właśnie merytorycznie przedstawić problematykę rejestracji, gdyż spotykamy się właśnie z tym, że te oświadczenia nie mogą być zarejestrowane, zawierają błędy formalne. W związku z tym chcemy uchronić pracodawców, aby złożone raz oświadczenie zostało w pełni poprawnie zarejestrowane. Dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych dostępne będą już od marca. Przyjęcia na oddziale pulmonologii w ostrowieckim szpitalu zostały ograniczone. Jest to spowodowane trwającym remontem.
Działalność oddziału pulmonologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim została ograniczona. Powodem jest rozpoczęty remont, który docelowo ma dostosować oddział do zaleceń NIK-u i sanepidu. Wiąże się to z przebudową klatki schodowej celem izolacji wejścia oddziału, tak żeby oddział nie był przechodni, zapewnienia miejsca do kontaktu między pacjentami z chorobami zakaźnymi, z odwiedzającymi, z zabezpieczeniem odwiedzających przed tym kontaktem bezpośrednim, czyli na zasadzie interkomu odpowiednio dostosowanego miejsca do takiej, żeby umożliwić po prostu kontakt bezpieczny. No i remont. To jest takie duże słowo, po prostu odświeżenie pomieszczeń, wymiana ewentualnie uszkodzonych elementów, czy tynków, czy płytek, nowe malowanie pomieszczeń. Aby przeprowadzenie prac było możliwe, dyrekcja szpitala podjęła decyzję o tymczasowym zmniejszeniu ilości przyjmowanych pacjentów. Oddział nie zostaje zamknięty, jednak zaopatrywane będą na nim jedynie przypadki pilne w trybie ostrym i wymagające natychmiastowej interwencji. Natomiast wszyscy pacjenci w trybie planowym będą odsyłani do innych ośrodków. Głównym takim ośrodkiem, do którego są odsyłani, mogą być odsyłani pacjenci, to jest ośrodek w Czerwonej Górze, oddział pulmonologiczny. Kwestia poziomu lekarzy rodzinnych i ośrodków, które kierują pacjentów do diagnostyki. Zostały rozesłane stosowne pisma, zawiadomienia o redukcji, o prośbę o zmniejszenie ilości skierowań takich pacjentów, ewentualnie kierowanie ich do innych ośrodków, żeby przynajmniej częściowo ten nasz oddział był w stanie przyjąć ekipę, która będzie tej modernizacji dokonywała. Bo przy takim obłożeniu i przy stałym dopływie pacjentów niestety te prace nie będą możliwe do realizacji. One już zostały częściowo wdrożone, częściowo wykonane. Mamy sezon grypowy plus skierowania z POZ-ów. No niestety ten oddział, żeby mógł być wyremontowany, nie chciałbym go zamykać. Musi przynajmniej zredukowana być ilość tak zwanego obłożenia, czyli pacjentów, którzy aktualnie przybywają na oddział. Przewidywany czas prac remontowych to od 6 do 8 tygodni. My również przypominamy, że w ostrowieckim szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin. Jest to spowodowane zwiększoną zachorowalnością na grypę. Wczoraj do obrad zasiedli radni powiatowi. Była to sesja nadzwyczajna. Nadzwyczajne obrady sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego 26 lutego po przyjęciu porządku obrad rozpoczęły się od podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok. Następnie poprzez uchwałę dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2018-2033. Decyzją radnych podjęto uchwałę w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podjęta została również m.in. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej województwu świętokrzyskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej. W sprawie innych dróg zdecydowano o udzieleniu dotacji celowej gminie Bodzechów na realizację zadania pod nazwą Remonty cząstkowe dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Bodzechów w 2018 roku. Teraz w Telefaktach przyszedł czas na komunikat policji. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi postępowanie w sprawie pobicia mężczyzny. Do zdarzenia doszło w dniu 5 lutego 2018 roku o godzinie 21 przy ulicy 11 listopada w rejonie marketu Leclerc w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z ustaleń zapisu monitoringu miejskiego wynika, że trzech ustalonych sprawców zaatakowało, a następnie pobiło mężczyznę, który oddalił się w nieustalonym kierunku. W sprawie konieczne jest wykonanie czynności procesowych z udziałem pobitego mężczyzny. Dlatego zwracamy się z prośbą do pokrzywdzonego o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego z Ostrowieckiej Komendy Policji, osobisty lub telefoniczny pod numerem 41 26 71 205 lub 997. Powrót do przeszłości. Taki cel przyświecał Wojtkowi Mazanowi przy tworzeniu książki oraz wystawy pod tytułem Modex, którą już niebawem będzie można obejrzeć w Biurze Wystaw Artystycznych.
Pracowały od rana do nocy. Przez ich igły przeszło kilkadziesiąt tysięcy metrów materiału. Pracownicy posługiwali się m.in. stępnówkami, maszyn, w których w zakładzie odzieżowym Modex nie brakowało. W złotych latach swojego istnienia zakład zatrudniał około 400 osób, a szyto dla firm krajowych i zagranicznych nawet do 30 tysięcy koszul miesięcznie. Budynek starego Modexu, co się tam mieściło? Co to za firma była? No, krawiecka tam, czyś tam szyli, ale dokładnie to nie wiem, bo przecież nie byłem tam w środku. No tak, bo to był jeszcze Modex, Gambo było tam na Kopernika i Włóczanka na Żabie. I to były trzy takie zakłady, które szyły koszule. Modex był spółdzielnią pracy. Zakład był własnością wszystkich pracowników. Na czele spółdzielni stał prezes, którego powoływała Rada Spółdzielni. Zatrudniając się w Modexie, pracownik stawał się członkiem spółdzielni. Ostrowiec okazuje się, że był właśnie zagłębiem koszulowym. Ja o tym nie wiedziałem. Dużo się mówi, prawda, o mieście Ostrowcu jako mieście przemysłowym, charakteryzując ten przemysł jako hutę, prawda, hutnictwo, czyli ten, można powiedzieć, ten taki męski zawód i zakład, a zapomina się o tych zakładach, w których najczęściej pracowały kobiety, czyli lekki przemysł odzieżowy. Wspomagając się opowieściami dawnych pracowników spółdzielni pracy Modex, Wojciech Mazan rekonstruuje historię zakładu koszulowego, która odzwierciedla szersze procesy, jakie zachodziły w światowej gospodarce w ostatnich kilkudziesięciu latach. Ukazuje to w wystawie i książce fotograficznej pod tytułem Modex. Wystawa Modex, tak, to jest wystawa fotograficzna. Fotografia dokumentalna jest tutaj połączona z historią mówioną. Fotografie są mojego autorstwa, wykonałem je w 2012 roku, chwilę przed zbiórką budynku Modexu, bardzo charakterystycznego. I połączone są te zdjęcia, które są ułożone w taki ciąg produkcyjny, tak jak działał zakład, co produkował, poszczególne maszyny, stanowiska, działy. Do tego poprosiłem byłych pracowników Modexu o wspomnienia, o opisy tych zdjęć, co one przedstawiają. I bardzo ciekawe tam jest połączenie takiego czysto technicznego jakby języka z opowieściami dotyczącymi, historiami dotyczącymi funkcjonowania spółdzielni pracy. Autor wszedł do zakładu chwilę przed jego likwidacją, dzięki czemu poprzez wystawę Modex mamy możliwość bycia świadkami unikalnego momentu, gdy osamotnione maszyny wciąż noszą ślady obecnego jeszcze przed chwilą przy nich człowieka. Wernisaż wystawy i premiera książki pod tytułem Modex Wojtka Mazana odbędzie się 2 marca 2018 roku w Biurze Wystaw Artystycznych o godzinie 18:00. Wtorkowe Telefakty kończymy sportową informacją, a w zasadzie zaproszeniem. Rozgrywki świętokrzyskiej trzeciej ligi kobiet sezonu 2017-2018 wchodzą w decydującą fazę. Już w najbliższy czwartek 1 marca o godzinie 18:00 zespół SMS-u Ostrowiec w meczu o pierwsze miejsce podejmuje na własnym parkiecie Mux Piątkę Sandomierz. Kolejny mecz Ligi Siatkówki Kobiet drużyna KSZO rozegra już w sobotę 3 marca. Przeciwnikiem ostrowieckich siatkarek będzie drużyna z Łodzi. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. Ja w imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego zapraszam Państwa jutro o stałej porze.